Proszę Państwa, jak sprzedajemy nasz system? Zacznijmy od takiej dekonstrukcji roli marketera i działu marketingu w firmie. Ktoś zna tego Pana? Ktoś widział już tę prezentację wcześniej? Jedna osoba, to nie będzie źle, nie będziecie się w takim... Mam nadzieję, że to jest akceptowalna ilość. Proszę Państwa, John Wanamaker 100 lat temu Mieszkał w Stanach Zjednoczonych, uważany jest za, pro, za pioniera współczesnego marketingu, z, zasłynął z takiego powiedzenia: Half the money I spend on marketing is wasted. The problem is, I don't know which half. Proszę Państwa, facet powiedział to 100 lat temu. Natomiast w tym czasie, oczywiście, przeszliśmy w ogóle kompletną rewolucję technologiczną, kulturalną i tak dalej. Natomiast w zeszłym roku firma IBM robi badanie wśród 2,5 tysiąca szefów marketingu. Największych firm na świecie, z którego wynika, że ten postęp chyba niekoniecznie dotyka marketerów. Ktoś tutaj zajmuje się bezpośrednio marketingiem? Ręka w górę. Kto się zajmuje marketingiem? Sami przedsiębiorcy? Właściciele? Proszę <laughs> Państwa, e, e, w zeszłym roku firma IBM robi badanie, z którego wynika, że marketer jest tak naprawdę w tym samym miejscu, w którym John Wanamaker był 100 lat temu. Tak. Zaledwie połowa szefów marketingu jest przygotowana na to, żeby wykazać zwrot z, inwestycji, e, zwrot z inwestycji w marketing, żeby pokazać, że te pieniądze wydawane na marketing mają jakikolwiek, mają jakikolwiek sens. Tak? Jak, czym to skutkuje w praktyce? Proszę Państwa, e, dział marketingu jest Działem kosztowym, tak? To jest taki klasyczny przykład, najbardziej klasyczny. W ogóle wszystko w firmie jest kosztem, tak? Ale dział marketingu jest takim szczególnym kosztem, który jest w pierwszym rzędzie wycinany, prawda? jeśli chcemy sobie zwiększyć marżę, poprawić rentowność firmy, prawda i tak dalej. Najpierw niemy budżet reklamowy, potem zwalniamy samego, samego marketera. Dział marketingu po prostu nie buduje żadnej długoterminowej wartości firmy. To jest dział, który po prostu przepala pieniądze, żyje w takim sobie odrębnym kompletnie silosie w każdej firmie, oderwany od sprzedaży, od innych procesów w firmie i tak dalej, tak? To, jest, to jest gigantyczny problem działu marketingu, który my postanowiliśmy tak naprawdę rozwiązać e, właśnie tworząc system do automatyzacji marketingu. No, marketer dział kosztowy, ale jakoś jednak w, tym, w tej firmie w miarę, w miarę trwa, tak? Przeżywa... Zloty i upadki, głównie dlatego, że i, i w tej firmie ma swoje miejsce, głównie dlatego, że marketer, przeciętny marketer opanował do perfekcji sztukę sprzedaży kolejnych marketingowych hypeów, tak? Jak ja byłem marketerem, jak chciałem zrobić coś nowego, pozyskać jakiś budżet na działalność marketingową, to po prostu szło się do prezesa i się mówiło, że teraz są social media, tak? Teraz Wszyscy są na Facebooku, my też musimy tam być. Zorganizujmy jakiś budżet na to, żeby w tych social mediach zaistnieć. Tak? Później jest inbound marketing. Nagle, teraz ostatnio mówi się o growth hackingu, tak jak no, kompletnie nowej metodzie marketingowej. E, no, ktoś mi ostatnio powiedział, że jest jakiś green cutting. Tak? Co, co to jest green cutting? Ktoś wie? Zielone kopy. <gry> Proszę Państwa, to jest, to, jest, to jest, proszę Państwa, budowanie takiego hypu marketingowego po to, żeby robić coś w ogóle, kiedy, kiedy już nic innego, jak już wszystkie metody po prostu zawiodły, to wymyślamy kolejne marketingowe hype, żeby w ogóle mieć jaką, jakąkolwiek pracę, tak. Proszę Państwa, teraz krótka historia, krótka, krótki, krótki wykład z historii sztuki. Ktoś zna takie dzieło? Marcel Duchamp, dzieło nazywa się, może, szkoda że nie mogę rozdać tego gadżetu za to żeby za to że ktoś odpowie jak się nazywa to dzieło sztuki. Proszę? Fontanna, bardzo dobrze. Tak, to ja nagrodę przekażę później. E, Fontanna, tak? Marcel Duchamp, to to dzieło jest warte tam kilkadziesiąt milionów dolarów sobie stoi w tym w Tate Gallery w Londynie. Mar Marcel Duchamp miał swojego wiernego ucznia, e, który nazywał się może zapomniałem. <laughs> <Przysięga>. <laughs> Pierre, miano, mama na imię Pierre. W każdym razie Pier, jego wierny uczeń, stworzył, stworzył inne dzieło. Stworzył inne dzieło. Mianowicie kupił 90 puszek aluminiowych, narobił do nich i sprzedał każdą w cenie złota. Okazało się, że ostatnio, ostatnio zauważyłem, że mamy współczesny. Współczesny tego, tego przykład jest jakiś facet, który handluje proszę? handluje powietrzem za 5 euro w puszce, Dlaczego za tyle? Tego nie wiem, no w każdym razie zrobi na tym, sprzedaje, sprzedaje powietrze w ogóle za jakąkolwiek cenę, tak? Proszę Państwa. Wracając do tego, do tego dzieła, moja diagnoza jest taka, że po prostu współczesny marketer przepalający tę, tą kasę, to jest po prostu artysta, który sprzedaje gówno w cenie złota. To jest główny punkt bólu marketera, tak? Państwa, główny punkt bólu marketera, ja sobie marketer to uświadomi. Że tak naprawdę on w ogóle nie buduje wartości firmy, tylko przepala tą kasę, którą mu tam łaskawie jakiś szefu firmy albo właściciel zrzuci. Jak on sobie to uświadomi, to może zacząć myśleć tak naprawdę inaczej. Ja mo, możecie uważać, że moje, te, moje tezy są jak w ogóle z kosmosu, natomiast proszę spojrzeć na tą, na tą, na tą analizę, na, te, na wyniki badania, które przeprowadziła z Korei firma, firma Adobe w zeszłym roku, która. Zbadała opinię publiczną, i z tego badania wynika jeden prosty fakt. No wiecie, marketer jest zaliczany wedle tego badania do najmniej wartościowych zawodów na świecie obok tancerza i aktora. Tak. No i proszę Państwa, my, ja, ja tak naprawdę jestem, pozwalam sobie mówić coś takiego i głosić te tezy, ponieważ tam przez całe życie byłem marketerem. Tak? Pracowałem w stanowisku typu darmowy stażysta w firmie Komark, po szefa marketingu całej grupy Komark, później byłem prezesem interi, widziałem ten marketing z punktu widzenia już w ogóle jakby bardzo takiego nadzorczego, później prowadziłem działalność gospodarczą, usługową w obszarze marketingu i po prostu dla mnie to jest taka oczywista sprawa, tak? Po zrobiliśmy Salesmanago po to, żeby zmienić ten status i tak powstało Salesmanago, które jest po prostu narzędziem, potężnym narzędziem informatycznym, które trafia w ręce marketera, tak, bo już poważne narzędzia informatyczne w każdej firmie ma dział księgowy, dział magazynu, ma magazynowy, logistyka, informatyka, zarząd, prawda, jakieś hurtownie danych i tak dalej, tylko marketer operuje jakimiś śmiesznymi narzędziami do, no, nie będę mówił do czego, tak, to są proste narzędzia, które po prostu nie, no, nie budują, coś tam zmierzą, coś sprawdzą, ale tak naprawdę długofalowo nie, nie budują żadnej wartości firmy, tam nie ma jakiejś naprawdę żadnej, nie wiadomo jak gigantycznej biznesowej wiedzy, tak, tak powstało, proszę Państwa, Salesmanago i taki kontekst jest w ogóle dla powstania systemów typu Marketing Automation, ale w sukurs temu, tak naprawdę przychodzą też poważne zmiany w ogóle rynkowe, tak, Przez wszystkim najbardziej znaczącą zmianą, która powoduje, że ten system do automatyzacji marketingu e, może funkcjonować całkiem sprawnie, to jest zmiana w modelach zakupowych, tak, dzisiejszy kupujący Wedle, według ostatnich badań, kontroluje aż 70% procesu zakupowego. Co to oznacza, tak, że, że tak naprawdę dzisiejszy kupujący w ogóle nie potrzebuje kontaktu z działem handlowym, z jakimś call center, z działem sprzedaży, ze sprzedawcą po to, żeby dokonać racjonalnej decyzji zakupowej. 10 lat temu, jak ktoś chciał zakupić wycieczkę, jakiś wyjazd rodzinny, wakacje w firmie Rainbow Tours, która notabene jest jednym z naszych klientów, to na tym etapie lejka pojawiał się w agencji, w jakiejś agenturze i osoba pracująca w tej agenturze wysłuchała jego potrzeb i potrafiła go tam później telefonami, kolejnymi spotkaniami przeprowadzać na koniec tego lejka. Tak? Dzisiaj ten proces zakupowy wygląda tak zupełnie inaczej, proszę Państwa, ten kupujący w agenturze pojawia się tutaj. Tak? Każdy z nas w momencie, kiedy chcemy dokonać zakupu produktu, jakiejś usługi, niech będzie to wycieczka, Samodzielnie pozyskujemy wiedzę, budujemy sobie ranking jakichś tam dostępnych ofert i później przychodzimy z gotową decyzją już do, tego, do firmy, która dany produkt lub usługę sprzedaje. Tak? Cały ten proces, czyli co się dzieje? Tutaj firmy wydają gigantyczne pieniądze na marketing, tak ściągają w ogóle masę osób na stronę, budują zainteresowanie, natomiast nie mają żadnej kontroli nad tymi potencjalnymi swoimi klientami, którzy wchodzą na stronę Rainbow, ale potem jeszcze sprawdzą parę ofert na Itace, na TUI i wybiorą to, to, tą ofertę, która jest najtańsza najczęściej. Natomiast system do automatyzacji marketingu, jako jedną ze swoich podstawowych funkcji, posiada możliwość identyfikacji tych klientów, którzy zaczynają być zainteresowani naszą ofertą, tak? I Odbywa się to, wygląda to w systemie mniej więcej tak, jak to, tutaj Państwo widzą, czyli system identyfikuje konkretne osoby, z identy konkretne osoby, które w danym momencie są na naszej stronie i buduje kompletny profil behawioralny takiej osoby. Czyli wiemy, że Konrad Pawlus w danym momencie wszedł na stronę z, z frazy biuro podróży z y, jakiejś reklamy, prawda, Rejs Fjordy Norwegia przez dialogu e-mail. To nam pozwala na budowanie bardzo takich zaawansowanych profili behawioralnych naszych potencjalnych, naszych potencjalnych klientów. Tak? I to jest, tak naprawdę, to jest tak naprawdę trzeci element tej układanki, która według mnie rokuje na to, że ten status marketera jako działu kosztowego może się zmienić. Ponieważ mamy poważny, mamy poważny software, tak? którym ten marketer zaczyna. Może, który może dysponować. Mamy pewne zjawisko, czyli lukę w procesie sprzedaży, gdzie, które t, umożliwia, który, yy, które yy, możemy obsłużyć systemem do automatyzacji marketingu. Natomiast trzecim elementem, być może najważniejszym, są, są dane, tak? są dane. To jest po prostu potężne aktywo, które nagle trafia w ręce marketera i to nie są dane. Abstrakcyjne, tylko absolutnie kluczowe dane sprzedażowe, które zaczynają być gromadzone w systemie marketing automation, którymi dysponuje przede wszystkim dział, dział marketingu. Słowo na temat tej analizy behawioralnej nazywa się to dumnie Digital Body Language, czyli elektroniczna mowa ciała. System, żeby skrócić historię, oprócz tego, że informuje nas, kto po jakich stronach klika, mówimy o konkretnych zidentyfikowanych osobach. Znamy jeszcze mam, gromadzimy informacje, na jakie frazy wchodzi, z jakich systemów, z jakich urządzeń itd. itd. Dzięki temu budujemy naprawdę bardzo zaawansowane profile konkretnych osób w naszej bazie, w naszej bazie kontaktowej. Te dany, tych danych zaczyna być naprawdę masa. Tak? Nie, nie sposób absolutnie obsłużyć ich ręcznie. Czy to jest big data? Nie wiem, ale dużo się ostatnio o big data mówi. W takim klasycznym modelu big data jest reprezentowane przez taki, przez, taki, przez taki samolot, który leci ze wschodniego na zachodnie wybrzeże i tam tysiące czujników gromadzą po prostu ogromne ilości danych na bieżąco i po takim przelocie ten samolot zrzuca aż 300 terabajtów danych. Tak? W naszym przypadku tych danych jest troszeczkę mniej. To jest taki standardowy obrazek ilustrujący pewną pojemność tak, pojemność danych. Brytanika to jest jeden gigabajt. My przeanalizowaliśmy, ile firmy gromadzą, ile przeciętnie mała, średnia firma. Która posiada do 10 tysięcy kontaktów, gromadzi danych w systemie tego typu przez rok. I tutaj wychodzi, że to, są, to jest około 3 gigabajtów danych. Tak? 3 gigabajtów danych na temat zachowania klienta, konkretnych osób, które ten marketer później może wykorzystać w procesach, w procesach automatyzacji. Podsumowując, system do automatyzacji buduje kompletny profil tego klienta. Behawioralny, ale również możemy do tego wykorzystać dane transakcyjne, które posiadamy o klientach w naszych systemach transakcyjnych, w naszych systemach CRM, ERP, w systemach lojalnościowych. W tym systemie do automatyzacji budujemy reguły, które obsługują w ramach personalizowanych akcji jeden do jednego konkretne osoby w naszej bazie, dostarczając dopasowane oferty, dopasowane treści, później. Rola, rola marketera sprowadza się do tego, żeby optymalizować tak naprawdę działanie, sprawdzać efektywność działania tych procesów i optymalizować ich działanie. Jeszcze mam 5 minut, tak? OK. Najprostszym to wszystko wygląda bardzo, jako, wygląda to dosyć skomplikowanie. Aha, słowo na temat tych kanałów dotarcia, tak? Dla nas absolutnie wyzwaniem, dla marketera, według mnie kwestie, typu tam jakieś dostarczalność, czy baton w naszym newsletterze zamieścić po lewej czy po prawej stronie, to w ogóle są, to są strasznie prymitywne rozmowy. Tak? Uważam, że marketer, ambitny, ambitny marketer w ogóle nie powinien na ten temat rozmawiać. Liczy się proces, zbudowanie procesu, zbudowanie wartości przedsiębiorstwa w takim procesie i później optymalizowanie tego. Słowo na temat tych kanałów dotarcia. System do automatyzacji umożliwia. Dotarcie w, no, w dowolnym kanale marketingowo-sprzedażowym przez e-maile dopasow z dopasowaną automatyczną ofertą, poprzez dopas automatyczne dopasowanie strony internetowej, czyli system serwuje po prostu dopasowane treści albo bloki, albo pop-upy na naszej stronie do konkretnych osób, które na stronie się pojawiają w kanale mobilnym, na remarketingu w RTB. Z tą różnicą, że RTB teraz działa jako narzędzie do y, y, kierowania dopasowanych reklam, ale jednak do osób anonimowych. My je kierujemy do osób zidentyfikowanych, tak? I przez tym ostatnim kanałem, moim zdaniem bardzo istotnym w tym kontekście jest, jest call center, tak? Czyli marketer buduje profil behawioralny i tak naprawdę łączymy się nagle w jakimś procesie bezpośrednio z działem sprzedaży, wskazując dzięki analizie behawioralnej tych klientów, z którymi należy się na przykład skontaktować, tak? I, w, I w jakim temacie należałoby z takimi kontaktami rozmawiać? To wygląda bardzo skomplikowanie, dlatego większość firm y, zaczyna w ogóle działalność, zaczyna pracę z systemem do automatyzacji marketingu y, od przeniesienia takiej klasycznej standardowej swojej wysyłki newslettera do tego systemu. Po to, żeby jak największą ilość osób z naszej bazy zacząć po prostu monitorować i segmentować behawioralnie na naszej stronie. System na bazie reguł, które sobie tworzymy, tworzy segmenty, do jednego wyśle automatycznie dopasowaną ofertę do do drugiego segmentu kieruje oferty bezpośrednio dział sprzedaży, i tak dalej. I tak dalej. To można, to tego typu automatyzację w takim systemie można stworzyć naprawdę w parę, w parę godzin. Natomiast potem można się bawić w integracji danych transakcyjnych, w dynamiczne treści na stronie internetowej, i tak dalej, i tak dalej poszerzając po prostu zakres zakres działań. Tak wygląda marketer, który wysyła aktualnie. Tak się zachowuje marketer, który aktualnie wysyła tak zwany targetowany e-mailing do półtora miliona kontaktów. Tak? Jak byłem prezesem w Interi, to po prostu taka była oferta działu reklamowego targetowany e-mailing do miliona kontaktów. Tak? Taki marketer, jak wysyła, wyśle sobie taki e mailing do tych miliona kontaktów, to tutaj później się modli, żeby jakieś konwersje z takiego mailingu spłynęły. Pytanie, co robi marketer, jak mu nic nie spłynie. Wysyła go jeszcze raz. Po prostu ten, do tej samej bazy prójemy, aż, aż, aż do skutku, tak naprawdę. Proszę Państwa, w automatyzacji, w całej tej filozofii w ogóle automatyzacji marketingu, chodzi o personalizowane, budowanie personalizowanych dialogów do, z, konkretnymi, z konkretnymi osobami. A jak takie y, dialogi przekładają się na efektywność? Tutaj widać. Standardowe statystyki związane z wysyłką typowego newslettera do całej bazy. A tak wyglądają maile, które są wysyłane do konkretnej osoby z dopasowaną ofertą we właściwym czasie, czyli wtedy, kiedy system rozpoznaje, że ta, fakty że ta osoba faktycznie może być zainteresowana zakupem jakiegoś produktu lub usługi. Można to robić ręcznie nie. Tak? To wszystko trzeba ustawić jako proces. Dlatego takim hasłem podsumowującym ten, ten, ten wątek jest, jest wypowiedź jednego z ekspertów marketing automation który twierdzi, że zastosowanie automatyzacji marketingu to jest, naprawdę, to jest tak naprawdę pozbycie się po prostu problemu w ogóle e-maila, tak? całego w ogóle tych newsletterów, które tworzymy i tak dalej. Po prostu zajmijmy się zupełnie bardziej poważnymi tematami. Podobnie, podobnie taka segmentacja i personalizacja wpływa na zaangażowanie klientów na stronie internetowej. Tutaj widzą Państwo, jak procent osób, które w ciągu miesiąca. Po wysłaniu newslettera wchodzą na naszą stronę. Tak? Ten procent po prostu drastycznie wzrasta, jeśli zaczniemy segmentować. Jeśli zaczynamy segmentować naszą bazę i, i dobierać automatycznie dopasowano do tych klientów oferty, tak? do ich profilu tego behawioralnego czy ewentualnie transakcyjnego. No i podobnie rosną przychody z takich personalizowanych, personalizowanych akcji marketingowych. No te te wzrosty są naprawdę drastyczne. Inne przykłady, które ostatnio. E, ostatnio zaobserwowaliśmy. Rainbow Tours w ciągu roku podniósł udział w sprzedaży internetowej z 12 do 35%. Tak? Wyciągając po prostu klientów z tej sieci agencyjnej. To jest dla nich ab absolutnie krytyczna biznesowa historia, ponieważ firmy, te, ci tour operatorzy, mają, nis, mają niskie y, zyski netto głównie z tego powodu, że płacą ogromne pieniądze y, pro, w postaci prowizji do, do agentur. Getting Bank generuje 6% więcej lidów na kredycie gotówkowym dzięki analizie behawioralnej. To nie jest wzrost z tego, że oni wydali tam 30% więcej na AdWords czy na jakieś kampanie. To jest po prostu, to jest wzrost, który realizują na własnej bazie kontaktów, które mają, wydali na nie pieniądze, natomiast w ogóle nie starają się dalej tych klientów obsługiwać, tak? a dopiero każdego klienta jakby muszą, musieli do tej pory pozyskiwać na nowo do swojej bazy, a wystarczy tak naprawdę solidnie zacząć tych klientów analizować, tak, patrzeć co oni robią na stronie, kiedy wchodzą, z jakich fraz i tak dalej. System po prostu nie robi nic innego, jak przesyła lidy wskazuje w call center osoby, do których należy zadzwonić. Bardzo ciekawy case robi też Yves Rocher, który w ogóle zmienił filozofię, mam wrażenie, takiej klasycznej sprzedaży. Przeszedł na kontakt, który do nich trafia do bazy. Nie jest atakowany ofertą. Tam to nie jest, jest kierowana od razu automatycznie jakaś oferta, tylko oni po prostu stosują takie metody edukacji potencjalnego klienta. Przy, przygotowują go tak naprawdę do tego, żeby później, w późniejszym okresie zacząć mu sprzedawać i od, dzięki temu osiągają aż 20%, 25% wzrost wartości zamówień, tak? dzięki temu, że nie idziemy i nie pylimy od razu, nie idziemy i nie mówimy pan cegłę, tylko staramy się tego klienta przygotować do tego zakupu i ostatni slajd. To wszystko dumnie nazywamy. Nie wiem, może jest to przesada, nową szkołą marketingu, ale faktem jest, że firmy i marketerzy, którzy zaczynają z systemu do automatyzacji korzystać, zupełnie odpuszczają tam jakieś klasyczne takie działania produkcyjne, brand building, to wszystko jest outsourcowane najczęściej gdzieś na zewnątrz, natomiast te teamy nabierają, te zespoły nabierają zupełnie, no, zupełnie nowego kształtu, tam się pojawiają jakieś analitycy, oni budują procesy, automatyzują je i naprawdę zarządy firm i prezesi firm, które korzystają z tego typu rozwiązań, oni widzą po raz pierwszy raz, po raz pierwszy w historii, że po prostu ten marketing zaczyna budować wartość, tak? bo jeśli w Rainbow Tools opracowali metodę doboru automatycznie oferty do jakiegoś potencjalnego klienta, to ten proces działa, tak? Ten dział marketingu może zniknąć. Oni mogą pójść zupełnie gdzie indziej, natomiast ten, ten proces, który zbudowali, który zoptyma, zoptymalizowali, on zostaje tam no, na zawsze, tak? To tyle. Polecam naszą stronę Salesmanago, Mamy taki blog jeszcze marketingautomation.pl a jak ktoś zupełnie, jak jeszcze ktoś nie wierzy, jak ktoś nie wierzy w social media, gdzie również jesteśmy, to zachęcam po prostu do bezpośredniego kontaktu ze mną. Dziękuję Państwu bardzo.